Dobra, także lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, z kolejnym meczykiem. Gramy na biurku. Olej fast, quick. Omierne te założenie. Wolałbym grać pod pika na midzie, złapać jednego enemy, a później próbować coś kręcić, ale no. No nie, no dwaj. Ja pierdolę, no nie wytrzymam. Musiał zespotować ten frajer z mida. Kurwa, no nie patrz gdzieś indziej, no Jezus. Nie wiem jak oni to wygrali. Ja tam miałem dwa kile, no ale cóż, no, no trzeci jeszcze gościu rotował z mida. Teraz, że no niestety, jednego przepuściłem, to jeszcze drugi tam zespotował mnie, a później tamci spojrzeli w plecy. A byłaby idealna akcja. Wyszło jak wyszło. Dobra, ogarnięte, ogarnięte 3K, nie jest źle. Ładne nawet akcje, ładnie posiadało, ładny prefik, ładne dwa heady. Jest nawet w porząsiu. Troszeczkę tam, tak jakby oddałem za tą pistoletówkę. O pistoletówkę wygrali moi teammates, ja nic nie zrobiłem. Teraz troszeczkę się zrewanżowałem za to. No i ładnie, no i ładnie. No, no i zajebiście patrzysz to. No ja zaufałem mu, że patrzy tego Belonga, no ale jest śmieciem, no i tyle, no. Ja zaufałem. No i zajebiście, że spojrzał Belonga. No i tyle mogę ci powiedzieć. Zajebiście spojrzałeś tego Belonga. Chuj, poszedł cover. W kurwę cover poszedł. No i tak oto, no. No kurde, nie opłaca się ufać. Nie opłaca się ufać, trzeba wszystko samemu robić. No kurwa, chłopcy zrobił dwa exit fragi, ma pewnie prawdopodobnie, no właśnie, 6 fragów i myśli, że coś zrobił dobrego. No kurwa, no, strołował mi gier. Słuchawki gdzieś zgubione. Zgubiły się, rozumiem. Ten umiera. Mahomax. A jednak nie. Belong. Na chuj ten pikuje. Bardzo dobrze spikowane. Z 3 HP. Kurwa, opłacalny deal, żeby to spikować zamiast pójść na Orange'a i po prostu czekać na kont. Na kontakt z twoim teammate'em. Wkurwa, opłacało się tak stanąć, dokładnie. Tak, bardzo, bardzo mądrze. Dostajesz plusika za inteligencję. Ja pierdolę, ale zrobiłem akcję. No i znowu 3K, no nie? Drop, no mogę dropnąć, ale masz. W dwóch rundach na razie tylko zabiłem. Ale dwa razy 3K. Aha, niech nie wziął bomby wyjebane. No dobra, to git. Podoba mi się to. Aj, miałem napisać, żeby sobie zajęli CT, ale jak zasmokowali, to już nieważne. Bo tak jeden tupał na Belongu, drugi był na blisko tam, no to wiadomo, no nie? Ten z Belonga prawdopodobnie pójdzie Along albo Belong. Poszedł Along. O, dwaj poszli w Along. Zresztą no ogólnie no ta informacja tutaj dosyć łatwa była w kwestii moich teammate'ów. No ale rzecz jest taka, że w tej rundzie też zabiłem, a nie zrobiłem 3 killi, trochę dziwne. Ale mamy 5 rund też wygrane po tym terro. Podoba mi się to, no bo no cóż, no radzą sobie chłopaki. Ja też sobie w miarę radzę. OP kurwa. Nie wiem, 5 rund chyba patrzyłem tą pierdoloną prawą stronę, nagle chłopce zraszował, no nie? No raz go odplayowałem, bo dorzucał jakieś tam nade'y czy coś i go złapałem na kosie. Ale raz to, no teraz to zrobił to chłop, no nie wiem, no 5 razy ja by to zrobił w jakiejś wcześniejszej rundzie, to bym go zabił i tyle. Losówka. Dobra, Mamori tutaj coś walczy, bo to w ogóle klantak Xeno może coś umie, ale nie wiem. Na razie to przeciwnicy dali mu zaplantować, a jeden jest od CT. Także to trochę jest problematyczne, bo słyszał scope'a właśnie ten z CT. Powinni go złapać w kleszcze. Mnie to dziwi, co nie robił. Jeden Alonga w ogóle idzie. Nice. Nice. No na razie to oni pierdolą to tak jak się tylko da. To było już kurwa wiadome. No ładnie zagrał Xeno. Myślałem, że nie ugra, ale no
skoro przeciwnicy nie wypikowali go, to było 3-1 ogólnie, czy tam 4, tak? Zamiast piknąć wszyscy naraz, to po kolei mu pikują, no to też zjebali. Plus dodatkowo, bo był tam ziomek od CT, no nie ten, co chciał defować w ogóle. I zamiast ten ziomek z CT po prostu zabić go, no to... To on sobie defował bombę, no nie? Dobra, idę rozjebać tego midziarza. Mam dobrego respa, wpierdalam się w niego, on płacze i zabija mi wszystkich. Po prostu idę dalej, nie zatrzymuję się i zabija mi wszystkich. Midziarz, ten ZW z HK, co myśli, że coś umie. Proste. Ale chociaż tego wyjaśniłem. Pokazałem mu, że no kurwa, ten jego mid jest tak wybitnie patrzony, że ja pierdolę. Że wystarczy po prostu go zabić. To nie jest wybitne osiągnięcie. Żeby tutaj trochę siadł, kurwa, bo... Chłop myślał już chyba, że jest naprawdę wybitny. Dobra, wezmę tego SA. Właśnie nie musimy chyba tak brać te rundy fake B. Nie wiem, zabijmy mida i co? I prze... tego. I przegrupujmy się, no nie? Tak powinniśmy zrobić. Tylko nie wiem, to się dzieje, że ja zabijam pana mida prawo? Wybitny flash. Aha, i ten nie umarł, tak? Ciekawe, kurwa. Ja bym poprosił to, kurwa, w slow motion, Patryku z przyszłości. Chłop dostał heada u mnie i tyle. Wyjebane mam w to, że nie dostał. U mnie dostał. Moje oczy uznały, że dostał i tyle. Nie interesuje mnie to, że nie dostał. Dobra, P90, przecież to najlepsza broń, musi się udać. O, miałem Sasa frytę. To mogłem nie kupować nic. No ale cóż, nie spojrzałem. Zbyt pochopna decyzja. No ale cóż. Aha, i teraz kartę, no, i, no nie wiem, co ja myślę o tej sytuacji. Koleś dostaje z P90 i umiera. Nie, no tam ogólnie to ten rozrzut poszedł w pizdę z tej P90, no nie? Bo no ona ma także, tak jak wiele SM-ów w kopsie, że te pociski tak latają jak chcą tak naprawdę. Tylko wektor jest dosyć celny, tak dosyć nawet nieźle. Stoją na pozycjach, nie pushują bez sensu. Niby mam na minus, no nie, ale... Ale jestem trzeci w tabeli, a przede mną jest koleś, który ma dosłownie 2 asysty więcej, tylko to jedyna jego przewaga, więc tutaj dużo robi Envy, ale nie, też ma, on ma 15 fragów, także to też nie jest jakiś, mamy równomiernie rozłożony zespół, jeżeli chodzi o te kile, no, realnie patrzę. No cóż, jak już miałem informację o każdym moim przeciwniku, to musiałem nawet dojechać te plecy. Nie na shifcie. Your friend with Woty? No jeszcze mnie nie wyjebał z programu, to można uważać, że jesteśmy kumple. Dobra. Przeładowywałem, w ogóle wyjebane mają we mnie 3 kile. Ja nie wiem, jak do tego doszło, że to się udało, ale się udało. Tutaj chłop jest tam przy... No nie wiem, nieważne. No ale no, zabiłem sobie ich. Strasznie to jest dobra kontrola mojego teamu. Nope. No bo nie mogę, no. Nie jest to zbyt takie proste. No i łatwo. Nawet jakieś kile popadały tutaj fajne. No i chyba na końcu wyprzedziłem? Chyba nie byłem jakiś drugi. Ale może? Coś tam poskoczyłem na końcu? No, drugi byłem. No i łatwo. Nie no, no w porządku akcje mi się dały, tylko rzadko, no nie? Raz na jakieś 4 rundy. No ale okej. 18 fragów, 13 do 9. Fajny meczek. Łapka, subik. No i hej.